ale wy sama... Siemano, kolano, chwilę mnie tu nie było. Ten film traktuję jako bardziej pamiątkowy niż jakokolwiek inny. Erzberg 2023. Co prawda ja dopiero jadę w sobotę. Zaczęło się już w czwartek. Będę dziś i będę jutro. Zobaczymy, co tam jest, jak jest. A jadę z tego względu, że pracuję teraz w Austrii i w sumie mam godzinę jazdy z hakiem, więc jak można spełnić marzenie z dzieciństwa, czemu miałbym nie pojechać? Austrię można pokochać właśnie za takie widoki, jeśli oczywiście ktoś lubi. Między innymi tutaj właśnie po prawej stronie zaraz, bo pracuję w takiej firmie, co też się odśnieża. Tutaj odśnieżałem. Ale to pamiątkowo, przepięknie. I to jest dopiero jakieś 20 minut drogi. A co najlepsze, nie mam nawet godziny drogi, tylko mniej. Piękna droga, moje auto. Też pamiątkowa informacja dla mnie. Tutaj kiedyś robiłem ogrodzenie. Nie pamiętam, chyba bardziej dokładnie w tamtej części. Bardziej poprawiałem ogrodzenie dla krówek, ale piękne widoki. Stoi będzie więcej niż wszystkiego. Tutaj widać piękny wyciąg. Tu. Zaraz będziemy przejeżdżać i nad głową będziemy mieć normalnie wyciąg. Jeśli ktoś lubi narty czy deskę tak jak ja, to musi na takim wyciągu być tutaj w Austrii, bo naprawdę jest pięknie. Ja akurat tej zimy nie udało mi się być. Mam nadzieję, że kolejnej zimy uda mi się przywieźć tutaj deskę i pojeździć po Austrii, bo być tutaj, jeździć na desce i nie spróbować austriackich gór, no to potem trzeba sobie popluć troszkę w brodę. I mamy ten wyciąg, o którym mówiłem. Jest zaraz nad głową. Dobra, ogólnie nawet nie wiem, czy godzinę tu jechałem i mamy to. Ja pierdolę, ile tam jest aut. Gdzie tam się trzeba w ogóle wbić? Ja tu już kiedyś tędy jeździłem, ale nie wiem na tym Erzbergu jeszcze w ogóle. Gdzieś będziemy musieli spróbować się wbić. Patrzę przez drogę. Nie wiem, o której godzinie się to zaczyna, bo tak wam szczerze powiem, że nie sugerujcie się całkiem tym wszystkim, bo ja tak naprawdę jadę pooglądać, a nie opowiadać wam jakieś kurwa informacje, co tam dokładnie się dzieje. Nie, to tu mają kempingi, to tutaj na pewno nie możemy stanąć. Zobaczymy, na pewno dziś staniemy. Mamy dzisiaj cały dzień i jutro cały dzień. Takim samolotem można się przelecieć za 75 euro. Cena wysoka jak na nasze standardy, ale ciekawa opcja. No dzieje się tu dzieje. W chuj motocykli. W chuj ludzi, którzy chyba w ogóle przywozili swoje motocykle i tylko sobie jeżdżą góra dół. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Ciągle jeżdżą i w ogóle dużo dwusuwów. Bardzo mało czterosuwów. Dużo dwusuwów. Zapach mieszanki, petarda. Ciężko złapać się z jakimś Polakiem. Patrzyłem na Krzeszowice, enduro, na Instagrama, chyba są w Polsce. Myślałem, że gdzieś zobaczę ich starty. Nie ma żadnych informacji. W ogóle słabo oznakowany parking. Gadałem z policją. Sami nie wiedzą dobrze, gdzie tu zaparkować, żeby nie wjeżdżać jakby na sam, no nie na samą górę, ale pod górę. Było warto. Słabe oznakowanie. Musiałem iść tam mniej więcej, żeby dowiedzieć się, że wszystko dzieje się praktycznie z drugiej strony góry. Bo tam spotkałem Polaków. Ale widoki nie powiem. W sumie nawet nie wiem, gdzie to jest. Gdzie się to dzieje.
Dobrze, że dzisiaj mam w sumie dzień rozpoznawczy, a jutro przynajmniej już będę wiedział, gdzie iść mniej więcej. Tam były stanowiska z Milwaukee, ale to mało mnie interesuje. I z Karchera oczywiście do reklamy. People keep looking at me like I had them in hella. And I always remember niggas who come and who go get forgotten forever. Never just stop getting better. I feel like I'm reading and drinking and get me more clever. When I sweep through everybody go woo, cause I'm high like a fat furry ox in a sweater. I'm solid, I ain't heard no po zawodach. Ja zawijam. Mógłbym czekać do godziny czwartej, żeby zobaczyć koronację. Kurwa, wręczenie nagród, ale jakoś nie chce mi się, tym bardziej, że jestem sam. Nie mam tu nikogo ze sobą, więc zawijam. No i skrócę wam w sumie niedzielę do minimum, bo byłem tylko na startach zawodników. Spoko impreza, byłem sam, więc chciałem w sumie w nie odhaczyć. Ale nie chciałem siedzieć jakoś długo, bo wiadomo jak samemu. Ale góra, można powiedzieć, pokonana. Polecam raczej wybrać się tylko w niedzielę. Jeśli to jakoś super nie jaracie, albo nie wiem, nie macie jakichś super biletów, tylko zwykłe bilety. W sobotę wczoraj trochę byłem zawiedziony, ale dzisiaj jak zobaczyłem starty, tyle zawodników, spoko, tylko że też ciężko zobaczyć wszystko, nie da się zobaczyć wszystkiego, całej trasy, nie wiem ile ona ma, ale jak widziałem na telewimach, co się tam dzieje, no to Arapagos.